Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Czy dzień jest piękny? Jest piękny, bo wstaliśmy. Słuchajcie, idziemy na siłownię, co się Darek już poszedł 20 minut temu. Ja, żeby się rano wygrzebać, to mi zajmuje trochę czasu. Musiałam sobie filmik na YouTubie włączyć, troszkę się ogarnąć, ale nie kąpałam się jeszcze, bo idę ćwiczyć. Także z 40 minut sobie pośmigamy. Nie wziąłam skarpetek, że gdzieś jadę, to czegoś zapomnę zawsze. I tym razem są to skarpetki, w ogóle taka randomowa rzecz. Kolejny raz już nie wziąłam skarpetek i tak teraz myślę, że muszę wejść do Rossmana. Tam są takie spoko bambusowe skarpetki. Tu śniadanie, a tu piękny widok i siłka. Uuu, jaka muza! Siema! Siema! Dyskoteka od rana! O nie, wylałem. No właśnie. Patrz, jak pięknie basen wygląda. Czasem mogę iść na basen. Nie widzę, jak pan tam. Zostaw to chyba wyskę, to woda. Nie wystarczy. Outfity pokaż. Nie wiem, czy dobrze wyglądam w tym świetle. Na to fajne spodenki, widzisz? A, takie. No, zrobiła się noga, zrobiła, kurczę, szłam za późno. Ja mam takie wysokie leginsy i taką krótką bluzę. Dobra, lecę. A widziałaś, jakiego bicka mam? Widziałam, ostatnio cię chwaliłam, jak ci tak złapałam. Don't ever let him bring me down. Hej. Już po siłowni, już po basenie. I lecimy na śniadanie, ale jestem głodna, o rety. Stwierdziłam, że będę chodzić na basen właśnie rano, z tego względu, że odwożę rano Lalę do przedszkola i wtedy mam trochę czasu. I zamiast iść od razu do biura, będę chodziła wtedy na basen. To jest dobra myśl. To jest kongres jakiś konferencje, słuchajcie. Bo to mam z Renę, to moje ukochane. Nie wiem, czy widać komplet, Kate. Czy pokażesz zaraz leginsami? Naleśniczki. Poczuć, to wszystko dla mnie. A tam naleśniki są jeszcze. Za warzywka? Zapiekane jakieś? Kakus, ty uważaj tutaj, bo znając życie, to ty się na kamieniu zabijesz. Daj spokój, że mi noga boli. A gdzie cię boli? Po hulaj nodze jeszcze. A, dzisiaj jest stolik. A po hulaj nodze już miałam u fizjoterapeuty diagnozę. I co ci powiedział? No kość mi ostrzeliła. Kości strzeliła, naprawdę? Tak. Po... I dlatego taką bólę. O, jest. Idziemy na atrakcję, Karolina nam zorganizowała. Ja sam nie wiem, co. Wszystkim Darek jest przygotowany, ale taki ten dres elegancki. Ale ja to ściągam bluzę. Ja też nie jestem przygotowana, ponieważ nie później ściągam, ja będzie gorąco. Ja, ale ja, nie, to ja cię to, ja cię to. Nie, ja ci powiedziałam. Ja ci podsunę. Nie ma nawet opcji. Ja ci podsunę. Ta już po nagrodzie, a to już jej pomysł. Ale fajnie. Pięknie. I ty to zdjęłaś już od razu? No połóż sobie na ten. A jak to? Na tym połóż sobie. Ale trzeba to mi się nie podoba. No to odetnij sobie tym nożykiem. Moje stanowisko, Darko. No pokaż, co potrafisz. Ja mam dopiero... cztery kulki mi się rozwaliły, bo chciałam zrobić wazonik, kulkę i teraz właśnie staram się go zrobić. Na sprzedaż można to nawet kupić, gotowce, już gotowe w sensie zrobione. Ale to bardzo uspokaja, odstresowuje i chyba takich warsztatów... No właśnie, zależy kogo, jak ktoś jest nerwowy i nie lubi prac manualnych, to nie, ale Betty się świetnie sprawdza w tym. Bardzo. Świetne to, nie? Świetne warsztaty, można się fajnie skupić. Dajcie znać w komentarzach, czy jesteście osobami, które by chciały przyjść na takie warsztaty, czy raczej to jest coś nie dla was. Twoje prace, proszę, takie piękne. Popielniczki i te, i miski dla kota. I tyłki nasz bolą już. Jak tyś to zrobiła? Nie wiem. Ale Betty wyszło najlepiej, zobaczcie, jak Betty wysoko wyprowadziła. O, tutaj to jest precyzja, zobaczcie te ręce. Szukamy obecnie kandydata, który również lubi takie prace. Kochani, ja widzicie, jakie mam ręce? No. Mój dotyk czuły. Dariusz tutaj sprząta. Ta się zessała, nie? Lipka. Ale tu wszystko posprzątane pięknie. Lipka, Sylwia, lipka. Pozdrawiamy, Sylwia. Pokażę wam... Pozdrawiamy, Sylwia! Pokażę wam, ja zrobiłam ten talerz. Już jest gotowy. Ładnie mi wyszło, dajcie znać. Już wypalony! Jak szybko! To zrobił Dariusz. Oczywiście. Tak, tutaj, a ja. Tutaj to Karolina. Karolina. A tu kakus, patrzcie, o, jako jedyna taka.
No wiecie, no nie każdemu musi wychodzić, pamiętajcie, no. O, a takie bym chciała umieć lepić, poślepki. Zobaczcie, tu mamy inne warsztaty, my dzisiaj na nich nie byliśmy. Z malowania. A czy szkliwo może być też na przykład czarne? Tak, szkliwa są wszystkie kolory. Takie, o, i można mieszać. Ja bym chciała czarne. Jest, jest czarne szkliwo. Jest czarny mat, albo jest czarny... A można nasze poszkliwić, jak się ładnie poprosi? Słucham? Nasze można poszkliwić, jak się ładnie poprosi? Ładnie, jak ładnie po prostu wtedy coś tam ustalimy, tak? Dobrze. Jak wyjdzie wtedy, nie? Zobaczymy. No to właśnie, bo to może nie wyjść, a my tacy pewni. Tu mamy różne rodzaje gliny. Pani nam pokazywała. Cześć kochani, skończyliśmy właśnie. Jesteśmy wymęczeni, jesteśmy padnięci. Ręce zmęczone. Troszkę outfit troszkę brudny. Ale Beatka zgadłaś, co będziemy robić dzisiaj, tak. Więc dla ciebie jest pierwszy punkt. Teraz możesz zdobyć drugi punkt, jak odgadniecie, co robimy później. Tu nie było żadnych takich hintów, że ubierzcie się. Więc teraz musicie się przebrać. Ale ja i tak już mam punkt, więc... W ładniejsze rzeczy. I to jest podpowiedź. Co robimy później? Dzień dobry, prezentuję outfit jesieniary. Prawdziwa jesieniara, ma coś jesiennego, w jesiennych kolorach. Jest to mój płaszcz z Marksa i Spencera. Pod spodem czarna, Maggie. Niedoceniona, bo mówimy ciągle o Betty, która jest operatorem kamery. Ale Maggie ma pasek od razu tutaj, nie zgubicie go. Tutaj jest związane i sobie wiążecie tak jak chcecie. Buty, Rene Shoes, moje ulubione, wygodne, chodzę w nich od 2 tygodni non stop. Ja też Rene. I tak to wygląda mój outfit i ruszamy podbijać Olsztyn. Idziemy po prasolki. Ja chyba muszę taki zrobić trend na TikToku, żeby pokazać piosenki i napisać rocznik, czy je znacie. Bo taki jest, taka jedna dziewczyna zrobiła właśnie rocznik 90 i 2000, czy znacie te piosenki? Ja znałem tylko dwie. O, to chodźmy. Nie będzie nas słychać, bo może parasolka chcesz odpiąć tak, sobie. Tak jest mokro, przyjemnie. Zobaczymy, czy otwarty jest. O, wow. Ale pięknie. Składam vloga. Room service. Zobacz, co przyniosłam. Smacznie kawusi. Smacznie kawusi dla mężusia. Wow. Latte na zwykłym. Dla żonki. A jak tam ekipa? Na dole. Kokosowym. Bardzo miła ekipa. Pozdrawiam ekipę z hotelu, bo oglądają. Już pogadałam z dziewczynami. Bardzo fajne dziewczyny. Widzimy się na śniadaniu, powiedziały. Tak? Nic, zrobiliśmy ze zdjęcia, pogadałyśmy. O, fajnie. Mówimy o Olsztyn, piękne miasto. Super było. A ja składam vlogaska, później idziemy do teatru, bo dziewczyny jeszcze nie wiedzą. A zamkniesz drzwi, bo tam przekluczyłem. Tam trzeba z powrotem odkluczyć. Odkluczyć. Czy u was mówi się też zakluczyć i odkluczyć, nie, czy nie? Nie, Warszawie się tak nie mówi. To jest słowo w ogóle... Dajcie znać, czy u was tak się mówi. Z tego. A jak wtedy mówisz, żeby zamknąć drzwi na klucz? Zamknąć drzwi na klucz. Zamknąć. A nie możesz powiedzieć zaklucz? Zaklucz drzwi. Nowy czasownik, ja wiem, że to funkcjonuje, ale to jest bardzo dziwne dla mnie słowo. Mój tata zaklucz drzwi. Używacie tak? Nie. Dajcie znać w komentarzu. Zamknąć drzwi. Na klucz. A na co idziemy do teatru? O Jezu, spektakl. Nie pamiętam, ci coś chyba Szekspira, ale w takim fajnym wydaniu. Będę się przebierać, będę latać po scenie. A, fajnie. Tylko nie mamy niestety miejsca przy scenie, bo ten teatr jest tak rozchwytywany. Mam troszeczkę dalsze, bo było mało miejsc. Ale zależało mi, żeby pójść, bo ten teatr jest bardzo znany w Olsztynie, Teatr Jaracza. Także powiem wam, że się cieszę, że w ogóle dostałam bilety. Dobra, a ja składam vloga dalej, bo muszę go dodać dla was.
Zobaczcie, tutaj jest taki panel, na którym możecie sobie zaznaczyć, bardzo to jest w ogóle nowoczesne, posprzątaj mój pokój, nie przeszkadzać, czyli żeby nikt nie pukał, jeżeli chcecie pomocy z bagażami lub zamawiacie room service. Oczywiście room service, no to raczej dzwonimy do restauracji niż tutaj przyciskamy, ale no to jest pewnie takie, wiecie, tradycyjne w hotelach podejście. Tu ustawiamy, to jest też ładny panel, ustawiamy temperaturę i tak dalej, więc mamy taką. I jak naciśniemy to, to słuchajcie, to się wyświetla tutaj. I wtedy zobaczcie, jak jest serduszko tutaj, to znaczy, że w pokoju ktoś jest, że serduszko bije, w pokoju ktoś jest i wtedy pracownicy wiedzą, że po prostu, czy można wejść, czy nie można wejść do pokoju. Tutaj właśnie się wyświetla to sprzątanie, nie przeszkadzać i tak dalej. Można też dzwonić, jak ktoś przychodzi, na przykład room service, czy ktoś ze znajomych, nie wiem, pracowników dzwoni. Także to jest super opcja właśnie w hotelu. Słuchajcie, byliśmy w Tigerze na samym rynku, nie mówię rynku, na Starym Mieście, przepraszam, bo w każdym mieście mówi się inaczej. Starówka u nas się mówi, w niektórych miastach jest rynek, a w niektórych miastach jest Stare Miasto, więc tutaj jest Stare Miasto. Się nauczyliśmy od pana taksówkarza, w ogóle przemili taksówkarze, jeżdżą. Uberów tutaj za bardzo nie ma, właśnie tylko taksówki, ale ponieważ dosyć małe miasto, to wszędzie tanio, wszędzie blisko. I słuchajcie, nakupiłam mystery boxów i będę je jutro rano nagrywać. Jestem ciekawa, co tu jest. Duże są za 20 zł. I takie ciekawe oznaczenie na tych pudełkach, że wiecie mniej więcej, co jest w środku. Czy tematyka świąteczna, była też tematyka wielkanocna i była tematyka dyniowa, czyli Halloween, ale tych dyniowych nie brałam, wiadomo. Brałam te świąteczne. Mniejsze mystery boxy i te duże kosztują 20 zł, te mniejsze kosztują 10. Już Wam nagrywałam takie odcinki rok temu i zwykle się opłacają, zwykle jest tam jakiś fajny zeszyt, długopisy, jakieś rzeczy do DIY. Także to. To oczywiście musiałam kupić, to kocham. Kocham po prostu te chipsy. Kupiłam też, żeby robić z córą ozdoby drewniane. Drewniane ozdoby na choinkę. Bo głosowaliście na drewno i bardzo Was za to kocham. Ludzie teraz mają wpływ na to, jak... Tak, mają wpływ i zagłosowali. I musisz się zgodzić na to, żebyśmy robiły ozdoby. To 6 zł kosztuje takie jedno, ale wiecie, to zostaje z nami na zawsze. Dziecko z Wami pomaluje i to jest piękna... Ktoś puka? Nie, to ja wszyscy. I to jest piękna pamiątka. Ile tu mamy sztuk? 4 sztuki za 6 zł. I kupiłam córce tą grę. Ona kosztuje 20 zł i koleżanka powiedziała, że dzieci świetnie, że bardzo to lubią. Wciskamy zęby i może nas ugryźć, więc myślę, że będzie się troszeczkę tego bała. A z drugiej strony będzie świetna zabawa, także zobaczymy, tu się wciska właśnie i... No wiecie, to jest tak jak na takiej zasadzie, jak te wyskakujące pajacyki z pudełka. Coś jeszcze mam? A, i kupiłam córce, bo też dama. Kupiłam jej akurat jakieś grosze, takie pierścionki. Śliczne są, co? Tak mi się spodobały, mimo że ona nie lubi takich bardzo słodziakowych rzeczy do strojenia, to tutaj wiecie, pewnie pieską założy, albo sama będzie chodziła tak. Dzieci są śmieszne, bo zakładają i tak chodzą z takie, o tak zakładają zwykle pierścionek i tak chodzą. Nie zginając go, dzieciaki są śmieszne. W ogóle przepiękne są te pierścioneczki. Super. I to chyba kosztowało jakieś 12 zł za cały zestaw, czy 10. Ślicznie się było jeszcze, zobaczcie. No sama bym nosiła. Ta tęcza. Śliczne są. Cudowne. I idziemy dzisiaj do teatru. Słuchajcie, my po teatrze. I dostaliśmy... co to miało być? Pornstar Martin. Zaraz powiem. Tuńczyk wleciał. Wcinamy. Jak po spektaklu? Ciężko, ciężki. Ciężko, psychodela strasznie na bani. Zryło mi bania. Pierwszy był fajny akt, później już trochę był męczący. Jeszcze on był trzypoziomowy, jak to tak nazwałem. Był pierwszy plan, drugi plan, jak ludzie coś robili, jeszcze na ekranie wyświetlały się filmy. I ja w pewnym momencie się zawiesiłem i oglądałem ten film, co się tam z tyłu wydarzyło. Nie miałem rozdwojenia jaźni. Naprawdę. I ludzie wypadli telefon. Tak, ludzie naprawdę nie wyłączyli telefonu. 7 razy. No, aż pani powiedziała, że odebrać te telefony już jak ktoś dzwoni. Dobra, my się zajadamy i pewnie odezwiemy się już jutro. Więc żegnam się z Wami. Love you, bye.